Witam wszystkich w te piękne popołudniowe październikowe grzybobranie. Dzisiaj jest 15 października. Jak widzicie, pogoda dopisuje. Jest 13 stopni. Troszkę wieje, ale to nie szkodzi. Idealna pora na wyjście do lasu, na grzybki. Dzisiaj na zieleniatki. Już jak wszedłem, to parę znalazłem. Taka piękna, duża, zielona. To sobie ją wykręcimy. Także takie cudo. Kawałeczek dalej, odrobinkę tutaj, jak widzicie, w ostatnim moim grzybobraniu trochę zostawiłem. Tutaj była gdzieś kolejna. O, tutaj taka. Tam też znalazłem. Mówiłem, że nie do wzięcia, ale tutaj nieopodal dalej takie dwie. To przez noc chyba wyrosły. Prawdopodobnie też odziutkie. Tutaj następny. Następna sztuka. Tu też widzę jeszcze jedną. Może być. Oj, tutaj koło tych jeszcze jedna, widzę, młodziutka się schowała. Także już na początek się bardzo dobrze zapowiada. Tutaj to wiadreczko, oczywiście czerwony nożyk, podstawa. Za chwilę sobie obierzemy, ale zanim to jeszcze tutaj jedną młodą znalazłem, to sobie ją odkryłem, żeby widać było o zieleniatki. To wiecie, w grupach rosną, trzeba dobrze szukać, żeby znaleźć na przykład taką jak ta, ale ta, widzicie, o, już robaczywa. Też zostawię. Tak jak ostatnio mówiłem, nie ma tak dużo liści, także teraz łatwo się szuka ich, później to będzie gorzej. Że ja sobie obiorę te. Widzimy się za chwilkę przy kolejnych. Widzicie, młodziutkie. Już obieram sobie. Ale jak młodziutkie, to zdrowiutkie. Wiadomo, nie wszystkie, ale większość powinno być. Tutaj jeszcze taka starsza. Ale i młodziutkie też są. Oj, zobaczcie, jaką teraz dużą grupkę namierzyłem. Tutaj kolejne sobie powykręcamy. Takiej młodej zaczniemy. Kolejna. Tu następna. Ale tutaj to prawdziwe cudeńka. Takie grubaski. Tu jeszcze jakiś widziałem. Na przykład taki jak te.
Ta to naprawdę duża. Sobie odłożę ją od razu, żebym jej tutaj nie zgubił. Tutaj się później jeszcze trochę porozglądam. Najpierw te, co zauważyłem, to zbiorę sobie. Jeszcze widzę tutaj w gałęziach jedną. Także jak mówiłem, ciekawie się zapowiada. Taka gromadka w jednym, prawie że podajże miejscu, z małymi odległościami. Także bardzo dobrze. Teraz jak sobie te przybieram, tu malutką taką zauważyłem. Tutaj teraz taką dużą znalazłem. Tutaj następną młodziutką, która wyskoczyła bodajże w tej nocy. Herbaczywa, zobaczymy. Widzicie, dalej przekroję. Tutaj główka cała zdrowa. Że jak najbardziej zabieram ją. Nóżki, no to zazwyczaj jak tak patrzę, to robaczywe. A jeszcze tu znalazłem, ale łebki już nie. Dobra. Jeszcze taka. Piękna. Jeszcze jedną zauważyłem tutaj. Tutaj taka zgnieciona młodziutka. Widzicie? Widzicie, słonko grzeje. Tutaj puszcza promienie. Tutaj taka zieloneczka. Się rozejrzę wokoło. Oj! Polecam. Jak widzicie, to skutkuje. Następną. Bardzo robaczywa. Myślę, że będzie chociaż łebek zdrowy. Powinien być. To tak samo. Będzie jeszcze jakaś. Zobaczymy. Jak będzie, to oczywiście wam ją pokażę. Jak widzicie, wam wolno pokażę. To samo miejsce, co ostatnio. Jak się wie, gdzie pójść, to zawsze się coś znajdzie tam w swoich miejscach. A póki co szukam. Także z tamtego miejsca skończyłem na dzisiaj tamto miejsce. Teraz się udaję tutaj w kolejne. Nawet wam je pokażę. Dojdę sobie do niego nagrywając. Ścieżka. No i co? Szukamy.
sam czonek. O i jak widzicie, gąska ta zieleniatka siwa. O, ale strasznie zjedzona, robaczywa na dodatek, także pierwsza w tym roku. Tutaj. I tu widzę, ktoś odciął. Może ja tu bym, ale wątpię. To jeszcze jakieś grzybki. Koło drzewka pod liśćmi. Tu tak samo. Oj, to ja lubię. Młodziutka, dopiero z ziemi wychodziła, takie najlepsze. Można by cały czas zbierać. Depnę nóżkę i wam pokażę, jaka zdrowiutka po pogłówce, już widziałem. Nic, tylko kawałeczek ziemi. Tu główka tak samo, o. Śliczna. Trzeba się rozejrzeć, także pierwsza na to miejsce jest, a tutaj widzę kolejna wyskoczyła sobie malutka. O. Tu ją przygarniam. Małe to takie, jak mówiłem, w większości zdrowe. I ewidentnie tam najlepiej na dziś. Tutaj ile znalazły się te dwie malutki, jeszcze chyba bodajże jakaś wpadła, może, możliwe. To co, ja jeszcze może w jedno miejsce, jak coś to zobaczycie. To co, teraz tutaj zobaczę. Jak tak sobie chodzę, to chyba ewidentnie się te grzybki teraz pochowały. Bo jak na ten moment żadnego nie ma. A jak tak sobie ścieżką tutaj idę, zobaczcie, no. Co za ludzie. Wersalki do lasu wywozić, no. Jakby nie mogli do śmietnika wyrzucić. Czy koło. Obok. Nie mają gdzie to do lasu, no. Prosto. Do lasu. Jakby im się normalnie nie chciało wyrzucić. Obok śmietnika podstawić normalnie, no. Także tak nie powinno to wyglądać. Są też dobrzy ludzie, sprzątają. Także serdecznie pozdrawiam cię, pan tata, jeżeli to oglądasz. Także pozdrowienia. No i co, ja już kończę. Jak widzicie, dzisiaj troszeczkę na dnie udało się zebrać. No, przyjemnie było. Pochodziło się. Także dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia ponownie.